Sponsorem tytularnym Futsal Ekstraklasy jest StatScore. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Dominika Morys, dzień dobry. Witam i zapraszam na magazyn StatScore Futsal Ekstraklasy. Uniwersytet Śląski u siebie jeszcze w tym sezonie nie zdobył nawet punktu. W 11 serii gier akademicy podejmowali Team Lemborg. Benjaminek z północy jechał na Górny Śląsk sprawić niespodziankę. Czy to się udało? Do ważnej potyczki w kontekście układu sił w dolnych rejonach tabeli doszło w Katowicach. Uniwersytet Śląski jeszcze w obecnej kampanii nie wygrał meczu na własnym parkiecie, natomiast Team Lemborg gra ostatnio w kratkę. Gospodarze musieli radzić sobie bez najlepszego strzelca Piotra Łopucha, natomiast goście bez Mateusza Madziąga. W pierwszej połowie obydwie drużyny sporą wagę przykładały do gry defensywnej, a czystych sytuacji strzeleckich było jak na lekarstwo. Więcej pracy miał między słupkami jednak Maksym Kisielow, który kilka razy stanął na wysokości zadania, kiedy szczęścia próbowali Artur Narewski oraz Krzysztof Witkowski. Różnapór Beniaminka, ale nie przekładało się to na zdobycz bramkową. Trener Wojciech Pięta wziął nawet czas, żeby zadać swoim graczom jedno ważne pytanie. Słuchajcie panowie, tak? My nie chcemy tego wygrać? No ku. Ta przerwa w grze nie wyszła jednak jego podopiecznym na dobre. W 16 minucie doskonałą okazję mieli katowiczanie. Adam Jączyk minął już z futsalówką bramkarza, jednak nie zdołał trafić światło bramki. Do przerwy było więc 0-0, a po zmianie stron w jednej z pierwszych akcji w poprzeczkę trafił Tomasz Szczurek. Miejscowi zaczęli grać śmielej, a Lemborg nadal miał spore problemy ze skutecznością. To zemściło się w 31 minucie. Daniel Wojtyna przymierzył z dystansu i było 1-0. W 60 sekund później Kisielow wyrzucił piłkę daleko do Musiała, który takim zaskakującym uderzeniem podwyższył na 2-0. Cały Lemborg był w szoku. Trener Pięta zmienił ustawienie, wycofał nawet bramkarza, jednak rozbić katowickiego muru nadal się nie udawało. Co więcej, po tej kontrze na raty trafił do siatki Robert Błaczak, przypieczętowując pierwsze zwycięstwo AZS-u u siebie w obecnej kampanii. Dopiero pierwsze punkty, dobrze, że 3. I mam nadzieję, że ten mecz to będzie to nasze już przełamanie takie zupełne i zaczniemy grać
tak jak potrafimy, bo początek ligi był w naszym wykonaniu bardzo słaby. Już któryś mecz z kolei się powtarza sytuacja, że mamy problem ze skutecznością i no, tak to wygląda. To nie jest pierwsza liga, że mieliśmy w meczu też kilkanaście sytuacji, potrafiliśmy nawet, mimo nie strzelając kilku sytuacji, ten mecz zawsze odwrócić, to już jest wyższy poziom i tu jak się nie strzela, no to się nie wygra meczu. Konstrakt po niespodziewanym remisie na własnym parkiecie w zaległym meczu z Czerwonymi Smokami chciał wrócić na zwycięską ścieżkę. Na drodze Lubawian stanął jednak tym razem Fit Morning Gredar Brzeg. Konstrakt po niespodziewanym remisie w zaległym meczu z Red Dragons nie mógł sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Podopieczni Dawida Grubalskiego od początku rzucili się do ataku. Już w 18 sekundzie gry sposób na pokonanie Marcina Raczkowskiego znalazł Tomasz Lutecki. A cały misterny plan nakreślony przez trenera Jarosława Patołcha wziął w łeb. Co więcej, konstruktorzy nadal nacierali. W 9 minucie było już 2-0, a próbkę swoich nieprzeciętnych umiejętności dał Pedro Pereira. Przy tym kapitalnym strzale niewiele mógł zrobić golkiper. W pierwszej odsłonie piłka jeszcze kilkakrotnie zatrzymała się na obramowaniu świątyni Gredaru, ale wynik nie uległ zmianie. Druga połowa rozpoczęła się podobnie jak pierwsza. W 21 minucie po przerzucie futsalówki na lewą flankę zabrał się z niej w pole karne Sebastian Grubalski i trafił na 3-0. Lubawianie nie zamierzali spuszczać stanu. W 26 minucie brazylijską sambę kontynuował na parkiecie Pedro Silva i po tej indywidualnej akcji wpisał się na listę strzelców. Mijały kolejne minuty, a obraz gry się nie zmieniał. Boiskowe wydarzenia kontrolowali gospodarze. Potwierdzeniem tego był gol Kriezela po schematycznie rozegranym rzucie wolnym. Na tę bramkę zdołał jednak odpowiedzieć błyskawicznie po stałym fragmencie gry Kamil Kucharski. W 33 minucie kropnął jak sarmaty Pedro Silva i jego zespół znowu prowadził różnicę o 5 goli. I jeszcze w 37 minucie przyjezdni popełnili szósty faul. Przedłużonego karnego nie zdołał jednak zamienić na gola Kriezel. W końcówce rozmiary porażki zdołał jeszcze zmniejszyć Dawid Witek. A strzelecką kanonadę zakończył Pedro Silva. Konstrakt szybko wrócił na zwycięską ścieżkę, natomiast Fit Morning Gredar nadal pozostaje bez zdobytego punktu na wyjeździe. Sporo złości po ostatniej wpadce z Pniewami. Myślę, że całe spotkanie pod pełną kontrolą. Dwie głupio stracone bramki, ale przy wysokim prowadzeniu. Strzeliliśmy bramkę szybko, potem mecz trochę nie układał się po naszej myśli. Nie strzeliliśmy kolejnych bramek jakiś czas, lecz potem, gdy w drugiej połowie wynik się otworzył, było coraz łatwiej. No, gospodarze pokazali tutaj nam swoją jakość i wyższość zdecydowanie. Tutaj nie ma o czym mówić, wynik odzwierciedla. A to, co się działo na boisku? Uważam, że zagraliśmy nieźle taktycznie, to drużyna z Lubawy ma na tylu dobrych zawodników indywidualnie, że byli w stanie i tak zrobić przewagę i strzelić 7 bramek. Uniwersytet Warszawski po świetnym początku nieco spuścił z tonu. Akademicy w 11 kolejce musieli stawić czoło grupie inwestycyjnej Ma Lepszy. Leszczynianie wyraźnie złapali formę. Czy podtrzymali ją w stolicy? Uniwersytet Warszawski podejmował Wilanowie grupę inwestycyjną Ma Lepszy, która z tygodnia na tydzień prezentuje się coraz lepiej. Akademicy rozpoczęli zawody spokojnie i szukali swojej szansy w ataku pozycyjnym. Natomiast goście mieli początkowo spory problem z rozmontowaniem defensywy rywala. Przełom nastąpił w 10 minucie. AZS zastosował wysoki pressing, przejął piłkę blisko pola karnego. Bartosz Przyborek dograł ją do Przemysława Kępińskiego, a ten nie dał żadnych szans golkiperowi. Im dłużej trwała pierwsza połowa, tym na parkiecie robiło się bardziej nerwowo i gospodarze łapali kolejne przewinienia. Tuż przed przerwą uderzył potężnie Przyborek, jednak Noel Charrier popisał się paradą. Chwilę później szwajcarski golkiper został sfaulowany, a że było to szóste przewinienie goście, dostali przedłużony rzut karny. Okazję zmarnował jednak Witalij Lisniczenko. Druga część spotkania rozpoczęła się idealnie dla zespołu ze stolicy. W 22 minucie w zerowo wyprowadzoną kontrę wykończył ze skrzydła Michał Klaus, zdobywając swojego 11 gola w tym sezonie. Drużyna Tomasza Trznadla ruszyła do odrabiania strat. W 29 minucie dopisało jej szczęście. Najpierw Jakub Nachorny nie wykorzystał znakomitej okazji, a chwilę później Piotr Pietruszko strzelił piłkę w pole karne, a tam niefortunnie interweniował Radosław Marcinkowski.
Leszczynianie poczuli krew i dążyli do wyrównania. To udało im się w 37 minucie, kiedy Pietruszko piętą zagrał do Sebastiana Wojciechowskiego, a ten wypatrzył nadbiegającego Adriana Niedźwieckiego. Szybko mógł odpowiedzieć Maciej Pikiewicz, jednak refleksem błysnął Szarię. Wynik nie zmienił się już aż do końcowej syreny. Nam brakuje po prostu doświadczenia, nam brakuje tej chłodnej głowy. Kuba Nachorny miał chociażby sytuację sam na sam, wystarczyło strzelić na 3-0 i nie byłoby problemu. Potem Maciek Pikiewicz też mógł przechylić szalem spotkania w ostatniej minucie. Dało się, jesteśmy młodym zespołem, dopiero się tak naprawdę ogrywamy w ekstraklasie i popełniamy jeszcze swoje błędy, z których wyciągamy z tygodnia na tydzień wnioski. Nie ustrzegliśmy się błędów, ale też potrafiliśmy się dostosować i tą piłką w miarę operowaliśmy. Tak? Dlatego sądzę, że w przebiegu spotkania, tego fajnego meczu, ten wynik remisowy jest sprawiedliwy. Piast przegrał w obecnej kampanii tylko raz. Teraz zdobyć Gliwice przyjechały Czerwone Diabły. Kto sięgnął po pełną pulę? Piast w obecnej kampanii tylko raz musiał do tej pory przełknąć gorycz porażki na własnym parkiecie. Natomiast ekipa Red Devils na wyjazdach, mówiąc delikatnie, jak na razie nie zachwyca. Od początku na boisku zarysowała się przewaga zespołu Orlando Duarte, którą zresztą szybko udało się udokumentować. W trzeciej minucie do piłki dogranej z kornera dopadł Rodrigo Dasajew i zmusił do kapitulacji Kevina Kolara. Później kibice przed monitorami i telewizorami oglądali kilka zmarnowanych okazji z jednej i drugiej strony. W 17 minucie Dasajew dograł futsalówkę rzutu wolnego do XM Cabrery, a ten płaskim strzałem podwyższył na 2-0. Po 20 minutach gry Piastunki prowadziły różnicą 2 goli, jednak nie zamierzały na tym poprzestać. W 23 minucie kolejny stały fragment gry, kolejny schemat wypracowany na treningach i drugie w tym spotkaniu trafienie niezawodnego Dasajewa. Czerwone Diabły nie potrafiły trafić do siatki, więc już w 31 minucie wycofał bramkarza trener Ołek Zozula. To skończyło się 4. golem dla Piasta, którego autorem był Gustavo Henrique. Goście dopięli swego dopiero w 38 minucie po tym strzale Morada Maluka. Jednak zanim zabrzmiała końcowa syrena, piłka jeszcze dwukrotnie znalazła się w siatce Chojnicza. Na 5-1 po składnej akcji strzelił Michał Rabiej. A 6. gola dla Gliwiczan zapisał na swoje konto Tomasz Czech. Ciężko uniknąć, żeby rywal nie miał tych sytuacji. W porę się spamiętaliśmy i później już nie dopuszczaliśmy rywali tak często do głosu. Dobrze, że w tych kluczowych momentach nie straciliśmy bramki. Po prostu Piast jest mocną ekipą. Mówiliśmy, że to będzie ciężki mecz. No wyszło jak wyszło. Podnosimy głowę do góry. Myślę, że teraz te 5 meczów, które będziemy mieli, to będą dla nas najważniejsze mecze. 11. kolejkę kończyło starcie Dremanu Opole Komprachcice z mistrzem Polski. Rekord jak na razie jeńców nie bierze. Czy bielszczanie zdołali wrócić do domu po raz kolejny z 3 punktami? Do Komprachcic przyjechał mistrz Polski, więc faworyta tego starcia nie było wskazać trudno. Rekord już w pierwszej połowie dał Dremanowi prawdziwą lekcję futsalu, a wiele pracy miał między słupkami młodziutki Dawid Lach. Po raz pierwszy skapitulował już w 44 sekundzie, kiedy do bezpańskiej piłki dopadł Artur Popławski. Później przez ponad 10 minut gospodarze skutecznie odpierali ataki rekordu, a również sami kilka razy stanęli przed szansą zdobycia gola. Jednak w 13 minucie Paweł Buniak uderzył pod poprzeczkę i było 2-0. Popularny mecz kilka chwil później po raz kolejny okazał się królem polowania. Nie minęło 60 sekund, a potem w tym fragmencie gry Michał Kubik uderzył precyzyjnie tuż przy słupku i było już praktycznie po meczu. Po przerwie odważnie zaczęli grać miejscowi, ale szybko zostali sprowadzeni na ziemię przez Michała Marka.
25 minucie 6 gola dołożył Łukasz Biel. Na tego gola zdało jednak odpowiedzieć Serhii Fil. 26 minucie Lach robił w tej sytuacji co mógł, ale i tak posłał futsalówkę do siatki Kubik. W 31 minucie z dobrej strony pokazał się Kamil Hutyra, a Bielszczani prowadzili już 8-1. Kilka chwil później po raz drugi wpisał się na listę strzelców Biel. W końcówce nastąpił kolejny zryw Komprachcic. W 35 minucie Wadim Iwanow zdołał pokonać Kacpra Burzeja. A po chwili rozmiary strat zmniejszył Patryk Dykus. Ostatnie słowo należało jednak do Marka, który w takich okolicznościach trafił na 10-3. Zespół Andrzeja Szłapy po raz drugi w tym sezonie wygrał mecz dwucyfrówką. Zespół z Bielska obnażył nas wszystkie nasze braki. Jedynie co szkoda to, że przyjeżdża do nas mistrz Polski i gramy przy pustych trybunach. Mimo wysokiej porażki ten mecz mógł się troszkę skończyć lepszym wynikiem dla nas, bo byliśmy w dzisiejszym spotkaniu bardzo nieskuteczni. Jestem z tego meczu zadowolony, bo mieliśmy swoje kłopoty kadrowe i tutaj przyjechaliśmy tam z lekkim ryzykiem, ale myślę, że zespół podniósł ten ciężar. My w tej lidze nie mamy łatwych meczów. Do każdego, jak i do tego podchodzimy na 100, na 120%, bo chcemy każdy mecz wygrywać i dopisywać 3 punkty. Spójrzmy na komplet wyników oraz tabelę po 11 kolejce. Czas na wybór gola kolejki. Mamy dla Państwa 5 propozycji. Głosujemy na facebookowym fanpage'u StatsCore Futsal Ekstraklasy. A z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.